zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Lenin powiedział, że kapitaliści zachodni sprzedadzą komunistom sznur, na którym komuniści powieszą kapitalistów. No, a teraz jest tak, że Tajwan kupuje statki w Chinach, które w zasadzie finansują marynarkę wojenną Chin, i ta marynarka wojenna Chin napadnie na Tajwan. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Także codzienny zdemonetyzowany praktycznie filmik będziecie mogli obejrzeć. No, wszystkie ostatnie 9 filmików było zdemonetyzowanych. Przepraszam, no kwestia tego napadu rosyjskiego na Ukrainę, no to jest poważna sprawa. No, ogólnie rzecz biorąc, to wyglądało na to, że jakby Putin stanął przy granicy, Zełenski by wyjechał do Waszyngtonu czy do Berlina, Ruscy by weszli pokojowo, by przejęli władzę z kolaborantami i by było wszystko w porządku. Wtedy Chiny 3 tygodnie po zakończeniu igrzysk zimowych właśnie w Chinach zrobiliby to samo. Weszliby na Tajwan, tam by kolaboranci się z nimi zgodzili. No i by było wszystko w zasadzie załatwione. Nie byłoby problemu. No teraz rzeczy się zmieniają. No ale jak bardzo się zmieniają? No do tego się zmieniają, że kontrakty pomiędzy państwowymi komunistycznymi stoczniami chińskimi no i tajwańską firmą przewozową, kontenerową, no to są poważne sprawy, no bo to są setki milionów dolarów, które Tajwan zapewnia. Tajwan będzie później pływał tymi kontenerowcami po całym świecie. Także to jest czysty zysk dla komunistów. No w sumie te poprawia stosunki, tak, między tymi dwoma narodami. Także coraz więcej ludzi na Tajwanie traktuje tych komunistycznych Chińczyków jako swoich braci. No braci w tym sensie, że w sumie 100 lat temu, tam 80 lat temu, no to co to jest Tajwan? Tajwan w 1948 roku, po prostu przedwojenny rząd chiński, który był zniszczony przez komunistów, wyjechał na Tajwan, no i w Chinach nastąpił komunizm, no bo trzeba pamiętać, że Japończycy napadli na Chiny w Mandżurii, no to ustawili swój chiński rząd taki puppet show, czyli marionetkowy. Młody w sumie cesarz był ten chiński, też bardzo tragiczna postać. No ale druga wojna światowa zaczęła się w sumie tam daleko w Chinach. Także przez parę lat no to Chińczycy walczyli z Japończykami, później był wrzesień. No później to była Czechosłowacja, wrzesień w Polsce i tak dalej, Francja. No ale do 1945 roku, no to teoretycznie komuniści i rząd przedwojenny walczył razem. Amerykanie dostarczali broń najpierw Chiang Kai-shekowi, czy jak znacie to nazwisko, imię Chiang Kai-shek. No ale od 1945 roku do 1948 roku, no to była wojna bratobójcza, tak jak w Polsce była. W Bieszczadach były walki, w Warszawie, w Polsce były walki właśnie komunistów, czyli AK, te przedwojenne z socjalistami, komunistami z Lublina. No to w Chinach było to samo przez 3 lata. No i w 1948 roku nastąpiło to przesilenie, tak jak w Polsce też nastąpiło przesilenie. No i jest ten Tajwan, czyli ten rząd chiński przedwojenny. No ale Chińczycy komunistyczni nigdy nie odpuścili, nigdy nie zawarli pokoju. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat, a kilkanaście lat szczególnie, no to w zasadzie zmusiło wiele państw, żeby zadeklarowało się, że jedyne Chiny to są
Chiny komunistyczne. Teraz paszporty tajwańskie oni przestali pisać, że na paszporcie tajwańskim, że to jest Republic of China, bo oni uważali, że oni są prawdziwymi Chinami, no ale Tajwan, teraz zostawili już paszport, tylko napisane jest Tajwan bez nazwy Republic of China, no bo Chiny były ludowa republika, a tutaj była tylko republika, także było dużo zamieszania. No ale w każdym razie ten Evergreen, no to przewozi od groma tych najróżniejszych kontenerów po całym świecie. Przypuszczalnie w Polsce też widzicie te kontenery, no i oni zamówili 44 potężne kontenerowce od 2018, czyli 18, 19, 20, 21, 22, 4, 5 lat. No i te wszystkie kontenerowce, no to były budowane w stoczniach, gdzie Chińczycy produkują krążowniki, lotniskowce i tak dalej, i tak dalej. To jest ogólnie dostępna informacja. Postaram się wpisać ją w opisie. Także dużo firm międzynarodowych, sojuszników amerykańskich, w sumie na przykład jak Francja, kupują z tej komunistycznej stoczni, a Stany Zjednoczone same w sobie, no to wpisali tą stocznię państwową chińską na czarną listę osób i kompanii, które w zasadzie są wyeliminowane z inwestycji, dlatego że mają połączenia z wojskiem chińskim. No, cały ten raport czy ten opis pokazuje, że jest bardzo mało informacji na temat tego, jak kapitał w zasadzie przepływa z Chin, jak przepływa do Chin i przez kogo jest finansowany i tak dalej, i tak dalej. No ale jakkolwiek by nie był wewnętrznie finansowany, no to jednak takie zamówienia z Francji czy z Tajwanu, no to jest spora strzykawka. No ciekawe jest, że nikt w Polsce nie produkuje tą stocznię, zamknęli stocznia Gdańska, gdzie te wszystkie historia Solidarności się zaczęła, no to tam rozgrabili wszystkie te debile mazowieckie, ta gruba kreska zamieniła tą stocznię w parki jakieś rowerowe i osiedla mieszkaniowe i nikt nie produkuje, a w Chinach im się jednak to opłaca. Także z normalnego punktu widzenia, no to widać, że te wszystkie kontrakty, no to jest niebezpieczeństwo. To jest niebezpieczeństwo dla Tajwanu, to jest niebezpieczeństwo dla wszystkich demokracji w tym rejonie. No i sojusznicy, i Amerykanie, czy Francja, i tak dalej, no to powinni jednak patrzeć się na budowanie w południowej Korei, czy w Japonii. No w Polsce to już nie zdążą wyprodukować, no bo w zasadzie wszyscy ci spawacze i wszyscy ci, co produkowali statki 30-40 lat temu, no to już cały przemysł zaniknął. No Tajwańczycy trochę z jednej strony narzekają właśnie, że Chiny ich pchają, po prostu dociskają od strony militarnej. No ale mimo wszystko niektóre te kompanie prywatne robią wielki biznes. No cały ten raport tej komisji śledczej, no to pokazywał, że w lutym 2022 roku, no to trzy te kadłuby budowane dla tajwańskiej firmy, tych kontenerowców, no to pokazują, że są zaraz obok kadłuba najnowszego lotniskowca chińskiego.
to jest w stoczni niedaleko Szanghaju, no a inne te kadłuby były w zasadzie w dokach zaraz obok krążowników i niszczycieli, tak, także to jest po prostu no nieprawdopodobne, co to się dzieje, że Tajwan sobie zarzuca sam sznur na szyję. No i te zdjęcia pokazują, że tam jest faktycznie bezpośrednie połączenie pomiędzy wojskiem chińskim i prywatnymi stoczniami. To jest po prostu złączone nieprawdopodobnie, no bo to jest ten sprzęt. Evergreen, czyli kompania ta tajwańska, powiedziała, że oni to w zasadzie mają międzynarodowe propozycje, składają te najróżniejsze propozycje i najciekawsza oferta jest wybrana. No i Chińczycy z reguły wygrywają, no bo jest zaraz obok, no i finansowo są bardzo atrakcyjni, no ale Evergreen powiedział, że tam wojska kompletnie nie ma, że te stocznie są osobne i oni powiedzieli, że budowa prywatnych statków nie ma nic wspólnego z wojskowymi okrętami, że to jest kompletnie inaczej, że oni mogą pokazać te listy wszystkich inwestorów i wszystkie urzędy i tak dalej, i tak dalej. Na dzień dzisiejszy Chiny mają największą marynarkę wojenną pod względem tonażu, jak i pod względem ilości okrętów wojennych, no ale również łodzi podwodnej. No, Tajwan się broni, jak może. No nie wiadomo, jak długo to wytrzyma, tak? No bo to jednak Chiny mają chętkę na Tajwan. Nie będą niszczyły tak mocno jak Rosja. Tam przypuszczalnie jakby Tajwan miał napaść na jakby Chiny miały napaść na Tajwan, no to przypuszczalnie zbombardują jakieś pewne miejsca tu i tam, no i będą czekali na poddanie. No ale ten sznur Lenina jest ciągle ważny. Teraz jest odwrotny sznur Lenina, bo Tajwan daje pieniądze swoim przyszłym okupantom. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję, że bardziej nie subskrybujesz. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennym powiadomieniu i do następnego, codziennego 9 razy na 10 ostatnio zdemonetyzowanych filmików. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, jak to jest. Jednak kapitał w Tajwanie szuka tańszej roboty w komunistycznych Chinach. No ale to takie właśnie cwaniactwo. Tak, że trzeba mieć jakąś uczciwość w sobie i patrzeć na to. No w Ameryce właśnie komuniści teraz chyba bardzo przegrają w listopadzie. Większość ludzi się zaczyna budzić. No to także, że lewacy właśnie mówili, żeby lewactwo się obudziło, a teraz nareszcie konserwatyści zaczęli się budzić. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena. Popatrzcie, co się dzieje. No teraz mówią oficjalnie, że już inflacja jest 14%. Jakby liczyć inflację tak, jak liczono w latach 1960-70, czyli ten koszyk podstawowy, no bo teraz już nie liczą koszyka podstawowego, no ale jakby licząc na ten koszyk podstawowy, no to inflacja w Ameryce jest mniej więcej chyba 24%. Także to jest makabra. No ludzie zgrzytają zębami, wydają więcej, no ale to jest straszne. Także wy to spowodowaliście. Wy spowodowaliście to, że jest tak drogo, że benzyna, jedzenie, domy, wszystko naokoło jest drogie. Wy to spowodowaliście, że Rusy napadli na Ukrainę. Dlaczego? No bo wybraliście kogoś, kto wycofał wojska z Afganistanu. No i wszystkie szakale się teraz rzuciły na Ukrainę i przypuszczalnie rzucą się na Tajwan. No w jeszcze gorszym wypadku
Iran pierdyknie bombę na Izrael. Zdrowia dla normalnych.